bo Można być super przedsiębiorcą i zarabiać półtorej bańki miesięcznie, ale jeżeli ciągniesz każdego dnia, wiesz, kanapeczkę z kantyny, tam za 5,50 czy coś w tym stylu, no to po prostu prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Obojętnie, gdzie nie mieszkacie. Czy to jest Tarnów, Kraków, Gdańsk, czy inny Wrocław, to po prostu wpiszcie sobie warzywniak online. Oni prawdopodobnie walczą o to, żeby docenić ich usługę, że oni skądś to wożą. Z jakiejś giełdy, rynku, czy tam skądś i tak dalej, a nie żebyście po prostu nie zamawiali tego, co jest w markecie. Przedsiębiorcy doprowadzają się do takich skrajności. Że laska ma basen w chacie, a zjada resztki po dzieciach. Zostało w nas zakodowane, żebyśmy rozumieli pewne rzeczy, że jak coś się dzieje, to tam i był prom. I do przodu, nie? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu – konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group – nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy długo wyczekiwaną przeze mnie serię ekspercką z człowiekiem, którego już widzieliście na łamach naszego skromnego programu. Odcinki z jego udziałem poniosły się niesamowicie, wzbudziły bardzo różne emocje i co ciekawe, też wiemy, że wielu z Was trafiło. Pod opiekę Sportsmedu Sylwestra Kłosa oraz jego ekipy. Ale zanim kamera pokaże jego zacne oblicze, to pozwólcie, że tym z was, którzy go nie znają, to pokrótce go przedstawię. To jest przede wszystkim przedsiębiorca, który wraz ze swoją żoną i zespołem budują ekosystem, dzięki któremu wielu z was, w tym ja, możemy korzystać z ich usług i uczyć się nowoczesnego stylu życia, który nie ma nic wspólnego z jakąś taką dietą sensu stricte, jak wiele osób to postrzega, tylko po prostu z zupełnie innym rozumieniem, Swojej cielesności, mówiąc to tak aż bardzo górnolotnie. Jako dowód skuteczności powiem, że co prawda to jest nie jest skończony proces, bo on jeszcze jest wiele kroków przede mną. Ale minus 14 kilo od początku współpracy. Czuję się znacznie lepiej, pływa mi się na wakeboardzie znacznie lepiej, więc z mojej strony powiem Wam, że to jest zupełnie po prostu inne życie. Entuzjasta podróży do Włoch, entuzjasta Porsche. Entuzjasta, jak możecie zobaczyć na jego nadgarsku dobrych zegarków, Sylwester Kłos. Dzień, Dzień dobry. Ty dobry. ale ja nie powiedziałem najważniejszego, że ja przez ciebie zacząłem mieć Tatar. Właśnie, no, Tatar to jest jedna sprawa, natomiast co chciałbym powiedzieć: No to ja najbardziej jestem dumny jednak mimo wszystko z tego, że przedsiębiorcy często mają uciski w klatce. Odczuwają lęk, niepokój, jakiś niekoordynowany, który się pojawia z tego wszystkiego. Więc zawsze to, są, to jest jakby główny cel na mapie. Oczywiście wiadomo, czy przedsiębiorcy skupiają się na liczbach, cyfrach i tego typu rzeczach. Ja na to patrzę jako problem numer 44. I ja zawsze mówię, jakby weźmy to zostawmy w lesie, a, a skupmy się na tych elementach, żebyś ty był w stanie faktycznie je dowieść. Więc żeby je dowieść, no to ucisk klatce, mhm. odczuwanie niepokoju, dobre nastawienie, dobry nastrój, no to zdecydowanie jest. Istotniejszy temat, jako będzie punkt numer jeden do tego, żeby po prostu chciało się żyć i funkcjonować. Ale to wiesz, co, to rozwijmy to trochę, bo ja zauważyłem, że jak zdarza mi się na Instagramie oznaczać e, ciebie oraz sportsmed, to ludzie się mnie pytają na najczęściej, do jakiego poziomu wagi ja chcę zejść. A jakby cała magia polega na tym, że my w ogóle nie optymalizujemy mojego jedzenia pod wagę. Ja mam od 2800 kalorii i pomimo tego ta waga mi cały czas spada, więc powiedz mi, dlaczego ludzie. Myślą o stylu życia tylko i wyłącznie w kontekście wagi, oraz dwa, dlaczego moja waga spada, pomimo że nie mam ściętych kalorii i w ogóle nie chodzę głodny. Kilka rzeczy w takim razie. Więc tak, pierwsza sprawa jest taka, że dieta nam się zakodowała jako jakiś reżim, system, głodowanie, jakaś problematyka, zabieranie wolności, o którą walczymy, no bo o to walczy każdy przedsiębiorca, o jak największą wolność. No i teraz te wszystkie rzeczy, które nam kiedyś po prostu wgrali do głowy, tam czy rodzice, czy w jakichś szkołach i tak dalej, były związane z odchudzaniem. I to jest problem, no bo z tego co myjemy, bierzemy z tego energię, przetwarzamy ją, w związku z tym mózg jest zasilany nie baterią słoneczną, nie, mhm. tylko tym co spożywamy. No więc dobrze by było, żebyśmy jedli coś, co jednak zasila ten mózg w odpowiedni sposób. Więc to jest jakby punkt Pierwszy z tego wszystkiego. Punkt drugi, jeżeli chodzi o całą kalorykę, no to trzeba sobie spojrzeć pod takim kątem indywidualnym, jak już mamy takiego człowieka i go rozebrać na czynniki pierwsze. Są badania, co z badań podstawowych wynika. Są zaburzenia na przykład koronary, czy hormonów, Dobra, wiemy, że tam prawdopodobnie już też wyczerpana jest adrenalina i noradrenalina, czyli rzeczy związane, mówiąc krótko, z energią, koncentracją, skupieniem, zapominaniem, ale też takim typowym waleniem ręką w stół, kiedy ktoś się wkurwia i po prostu mówi, że no kurwa już dłużej nie może. I oczywiście też mm, kwestią tego, czy odczuwa jeszcze radość, czy odczuwa jeszcze satysfakcję. Dobrze, i teraz jak te elementy mamy, no to skłaniamy się ku temu, żeby najpierw te problemy wyciągnąć i żeby ściągnąć po prostu hamulce ręczne, nie? Mamy statek mhm. piratów, jest y, trochę poprzecinane są żagle, kotwica i teraz my wyciągamy kotwicę, żagle jeszcze dziurawa, ale już zapierdalamy. Mhm. To, to dokładnie zrobiliśmy z tobą. Więc po prostu trzeba, trzeba było przede wszystkim odżywić, ściągnąć ci hamulce ręczne, pociągnąć się po prostu do przodu, postawić pirata za kółkiem, no i naprzód, nie? No i teraz to robimy. Płyniemy, żagle jeszcze dziurawę, ale idziemy naprzód, nie? Więc jakby regenerujemy zupełnie inne elementy, a waga jest po prostu przy okazji, twój organizm wchodząc w równowagę organizmu, czyli on po prostu ciesząc się coraz lepszym samopoczuciem, stwierdza, że no ty, może byśmy schudli, nie? No to redukujemy tkankę tłuszczową, po prostu. Więc ty masz deficyt kaloryczny, Natomiast Mam. tak, masz. No, natomiast po prostu widzisz, patrząc okay. na to jak... Y eksplorujesz swój organizm psychicznie, fizycznie, co generalnie jakby z tego wynika, no to po prostu ta kaloryka wraz z tym, jaki jest makroskład, czy dieta jest eliminacyjna, dieta jest rozdzielna, tak, ona ma pewne e, swoje historie, czyli co po kolei generalnie robimy, czyli ułożyliśmy sobie na ciebie po prostu mapę, całą długofalową i w całej tej strategii sobie stwierdziliśmy, że dobrze, będziemy robili w krokach prawdopodobnie to, 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 to i to, I teraz krokiem pierwszym będzie operacyjnym to. W związku z tym robimy krok operacyjny taki, powinniśmy w związku z tym dojść do tego, że będzie waga jakaś, nie? Mm -hmm. Między innymi. No ale najpierw jakby chcemy zlikwidować te rzeczy takie jak użycie lęku, niepokoju, ucisku w klatce, nie? Uzupełnić tak. tam witaminy z grupy B w formie zmetylowanej, wspomóc mitochondria, czyli kwestia energetyki, mówiąc krótko, nie? Po mm -hmm. prostu więcej energii, żebyś się lepiej czuł. Czujesz to? No i tutaj właśnie od razu powiem do widzów, bo to jest taka obserwacja, którą poczyniłem kilka dni temu, że ja przez tą zmianę stylu życia... Ja się musiałem na nowo, i to, to jeszcze nie jest proces skończony. Ja się muszę generalnie na, na nowo nauczyć zarządzać swoją energią, bo ja mam jej teraz tyle, jakiej nie miałem przez lata, i to jest dla mnie totalna nowość. I na przykład ostatnio złapałem się, że czwarty dzień z rzędu pracuję po 11-12 godzin bez uczucia zmęczenia, bez mgły mózgowej i wręcz e, jestem lekko poirytowany, że dzień już się kończy. I przypominam sobie, że, a Sylwester wspominał, że lepiej, żebym już się tak wyciszał około 20. A jest 22:30, a ja jestem cały czas w ogniu, nie? I jakby mówię o tym dlatego, żeby też pokazać, że nie robię wszystkiego jeszcze idealnie. Mam świadomość tak. tego, że tych klocków jest jeszcze sporo do poukładania, ale po prostu entuzjazm, który wynika z tych zmian jest tak duży, że no zwyczajnie jest mi się ciężko powstrzymać i nie robić swojego, nie? Tak, no to generalnie jakby Chodzi o to, żeby balansować za każdym razem, nie? Bo wszyscy chcą oczywiście napieprzać, natomiast trzeba umieć zbastować, żeby 22 po prostu wyskakiwać do łóżeczka, no bo wtedy następny dzień będzie lepszy. Jeżeli dbamy po prostu o nasz poziom melatoniny, czyli dbamy o wieczór, o rutynę wieczorną, to dzień zaczyna się zawsze od wieczoru. Jeżeli dbamy o rutynę wieczorną, to następnego dnia łatwiej będzie to testosteron, o mniejszą irytację, drażliwość, senność, zmęczenie, chęć do życia i funkcjonowania. Jeżeli wieczór będzie zepsuty, no to po prostu następnego dnia będą zachcianki między innymi na schody czy na inne głupoty, no no i zawsze wtedy zbastujemy, jak tylko kończymy robotę, to pierwsze co winko i sery trzemy kombinować, nie? kiedy po prostu neuroprzekaźniki już spadły mocno w dół, czyli odpowiadające właśnie m.in. za energetykę i wykończenie całego organizmu. No, dlatego tak istotna jest po prostu ta Drodzy widzowie, tak jak wspominałem na samym początku tego odcinka, to jest pierwszy odcinek z trzyodcinkowej serii eksperskiej, więc teraz od razu już przechodzimy płynnie do tego, co macie widoczne w tytule oraz na miniaturze, czyli do odpowiedzi na pytanie, co jedzą biedni. A co jedzą bogaci? Słuchamy. Bartak nawet wymyślił, żeby zrobić, tatał, zrobić tytuł, co rąbie daki. <laughs> <laughs> Ale mówię: no nie, tak nie może być, bo musimy tutaj zawrzeć to, że tu chodzi konkretnie o ujęcie mentalne i o to, żeby mm -hmm. rozróżnić to, że człowiek generalnie jest uświadamiany i podświadomie programowany jest do około 6-7 roku życia, no bo czerpie po prostu od rodziców, czyli patrzy w jaki sposób łapie szklankę, w jaki sposób ci rodzice się zachowują, czy krzyczą, czy przeklinają, a także czy robią jakieś inne czynności, na przykład jak jedzą, a także jak podchodzą do pewnych problemów. No i tym pierwszym odcinkiem właśnie ma być to, żebyśmy sobie zrozumieli, co jest dzisiaj uważam największym problemem w szeroko rozumianej dajmy na to dietetyce, Podejście do problemu. Nie? Czyli w jaki sposób generalnie mamy podejście mentalne do tego wszystkiego. No bo jeżeli ono jest cały czas słabe, czy tam jest po prostu do kitu, no to to będzie ciężko. Będzie ciężko przetrwać długofalowo, bo zakorzenione mamy, że coś robimy przez, nie wiem, dwa miesiące, przez trzy miesiące i to już trwa bardzo, bardzo długo. No, no nie, no bo codziennie coś jest, skoro codziennie jest coś trzy cztery razy dziennie i to jest. Ogromne narzędzie teraz ku temu, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ty możesz sam odpowiadać, możesz wziąć odpowiedzialność za to, żeby generować takie rzeczy, jaka jest twoja bezwzględność, jakie są twoje emocje, jakie są twoje zawahania, w jaki sposób podejmujesz decyzje, w jaki sposób ty się czujesz, czy ty masz stany depresyjne, nie? czy ciebie boli głowa, czy ty tam masz jeszcze inne jakieś elementy około tam brzuszne, jelitowe, czy masz koszmary w nocy, czy masz bezsenność, no to... Prawdopodobnie warto by było to narzędzie wykorzystywać, ale no nie zrobimy tego bez zrozumienia w ogóle całego tematu, nie? Bo można być super przedsiębiorcą i zarabiać półtorej bańki miesięcznie, ale jeżeli ciągniesz każdego dnia, wiesz, kanapeczkę z kantyny tam za 5,50 czy coś w tym stylu, no to po prostu prawdopodobnie nic z tego nie będzie, bo na tych 5,50 jeszcze ktoś musi po prostu zarobić, nie? Więc jeżeli poddajesz przypadkowi jakby tak ważny element, który robisz codziennie, jednak mimo wszystko, no to prawdopodobnie problematyka będzie stawała po prostu coraz Większa, to będzie widoczne na tam, wiesz, Twoim brzuszku cyckasz czy tam czym, czymkolwiek innym, nie? Mm -hmm. Więc to się odbędzie. Więc y, pierwsza sprawa jest taka, że y, zostało u nas zakodowane, żebyśmy rozumieli pewne rzeczy, że jak coś się dzieje, to tam i buprom i do przodu, nie? Mm -hmm. No i teraz... <laughs> Jakoś to będzie. Tak, jak mówiliśmy w ogóle w pierwszym odcinku, nie wiem czy pamiętasz, układ pokarmowy odpowiada za 90% produkcji serotoniny. Serotonina odpowiada za nastawienie, nastrój i w ogóle sen. Czyli kwestie bezsenności, spania, wszystkich koszmarów, wszystkie te cuda na kiju generalnie, nie? Uderzenia gorąca, tam depresja i tak dalej. To, to jest ważny element, żeby... O tym pamiętać, ale też tak samo ona uczestniczy w całym szlaku, żeby pomagać w produkcji dopaminy, czyli tych kwestii, które są bardzo popularne. Będziemy mieli drugi odcinek o, o kwestii dopaminie, czyli odczuwania radości, satysfakcji, zapominania, napodów głodów i tak dalej. No więc, je, jeżeli teraz y, polecimy historią, nie? Proszę. Jeżeli teraz sytuacja jest taka, że stwierdzamy, że wytniemy sobie tam żołądek, bo ktoś jest gruby, to teraz trzeba wycinać żołądek, no to wiesz, skoro coś przeszkadza to wycinajmy wszystko. Jak kurwa ręka przeszkadza, to rękę też odetnijmy, nie? Skoro mhm. układ pokarmowy ma teraz zadanie produkować tak ważny element, jak twój nastrój, jak twój nastawienie i w ogóle jak będziesz spał. Czy jak będziesz się czuł de facto? No to szkoda generalnie, by było to wycinać, nie? Mhm. To jest po prostu ścinaje. To jest właśnie to myślenie skrótowe. To jest myślenie o tym, żeby szybko przechodzić yy, od problemu do rozwiązania i nie ma tego środka, którzy zapewniają... Menedżerzy najczęściej, prawda? W firmach i w przedsiębiorstwach, dlatego moi drodzy, zatrudniajcie menedżerów dobrych najlepiej, mm. nie? Dobra. Więc żeby był ten środek, no to nie podchodźmy do tego w ten sposób i nie róbmy resekcji żołądka, co czasami jest popularyzowane, są pierdały bzdury farmazony i po prostu e, trzeba z tym skończyć i tak nie robić. To tutaj się trzymajmy, jakie farmazony ty słyszysz a propos resekcji żołądka, z którymi się absolutnie nie zgadzasz i uważasz, że są szkodliwe albo wręcz niebezpieczne. Główny no to jest ten, że po prostu e, otyłość leczy, tylko i wyłącznie wycinają żołądka. No to, to no. słuchaj, no, z, z tych naszych rolek, które mieliśmy na Przygodach i tak dalej. Goście tam piszą, a jeden z nich jest hitem, że on z rolki, on oglądał rolkę, nie wywiad, rolkę i on schudł 60 kg. No to kurwa, no to wiesz, i nie, nie było trzeba wycinać żołądka, nie? Mm. a także pozbawiać się zaburzeń w ogóle też typowo psychosomatycznych, czyli jak będzie wyglądało kwestia krojenia energii, no bo przecież skoro układ pokarmowy zasila. Mm mózg jako baterię, no to, to szkoda by było to kroić, nie? To obstawiam, że lekarze, którzy rekomendują tą resekcję, to raczej nie pokazują aż tak szerokiego spojrzenia na ten zabieg, że to może też mieć wpływ na to, jak ty się generalnie też będziesz czuł pod kątem głowy, nastawienia, samopoczucia, tylko że mniejszy żołądek, mniej będziesz jadł, pewnie schudniesz. Ja do tego jeszcze trochę ich pobronię jeszcze, Bo w proste. sensie podejdę jeszcze do tego w taki sposób, yy, że oni też są wykończeni, do mnie też, w sensie do sportmetru, do sportmetru przychodzą też lekarze, którzy są chirurgami, ordynatorami i, i tak dalej, i kleją, wiesz, do piwka wrzucają, kieliszek i tak dalej, robią różne rzeczy, nie? Z tego tytułu, że sami są wykończeni, przemęczeni, dojechani, nie? Jest jeszcze multum lekarzy, z którymi my współpracujemy i po prostu też pouciekali z jakichś różnych przychodni, czy NFZ-ów i tak dalej, gdzie jeżeli przychodzi lekarz do pracy, teraz on ma na przykład, 6 godzin pracy, i on w tych 6 godzinach ma zmieścić 60 pacjentów. No to jak? I teraz w kurwie nie są wszyscy. Recepcjonistka, nie? Pielęgniarki, sam lekarz i najbardziej klienci. Pacjenci, nie? To, to wiadomo, że po prostu jakby przestymulowanie w ogóle przerzucenie się z tematu na temat w tak krótkim czasie będzie tak trudne mhm. dla niego, że no to po prostu prawdopodobnie to nie będzie jakościowe i to coś z czymś odbędzie, że nie, nie, nie będzie się za bardzo wpatyczkował i, i bawił w to. Więc przechodząc już do tych resekcji i do, do kwestii z tym związanych, niektórzy lekarze, bo to pewnie nie, nie, nie wszyscy, ale nie można też generalizować na wszystkich, na wszystkich mówić źle, myślę, że widzą różne rzeczy i widzą, że no już nie ma szans. Widzą w te, patrzą na tego człowieka, rozmawiają z nim, nie widzą świata w tunelu, więc w związku z tym stwierdzają, że no stary, to chyba musisz robić resekcję, no Bo co my do ciebie gadamy, to po prostu leci jak mur. Mhm. Wszystko, wszystko się odbija. Więc no, myślę, że to z tego tytułu też może wynikać i, i z tego tytułu jest to popularyzowane. No ja tu głęboko zachęcam do po prostu, po pierwsze, robienia badań, do indywidualizacji, i podtrzyma się do tego, żeby że kropla drąży skałę w związku z tym po prostu, żeby walczyć z siebie, nie? Że to, 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 kurwa, jedno życie, no przecież to, to nie można tego olać, nie? To trzeba robić tak, jak Winston Churchill generalnie mówił, nie? Cegaro i skaczemy dumnie po porażkach, uśmiechając się po prostu na nie wszystkie. Wiadomo, że one będą, kwestia jest tego, żeby się po prostu nie poddawać w tym wszystkim. Myślę, że to też by brzmiało z pierwszych wywiadów, mam nadzieję, że to tym razem też Wybrzmi. Idąc przez piekło, w tym przypadku zmiany transformacji, po prostu nie zatrzymujmy się. Też Winston Dokładnie. Churchill, nie? tak. Więc chodzi o to po prostu, żebyśmy szli naprzód. Dobra, więc jest kilka takich rzeczy, gdzie idziemy sobie do lokalu, no i teraz mm, y, siedzę sobie z gościem w lokalu, nie? No i widzę, że on jakiś taki spanikowany, wiesz, tu się mota na tym fotelu. No i zamawiamy tam tatara, steka. No i oczywiście, jak to w, w knajpie? No to podają nasze pieczywko. Najpierw, nie, nasze pieczywko. No i widzę, patrzę, że, że, że chce po nie sięgnąć, i tak dalej, gdzie jasno ustaliliśmy generalnie, że wpływa na niego źle, szczególnie świeże, które jest, jak na niego będzie wpływało, jak będzie mu skakał cukier, i tam inne elementy. W związku z tym, człowieku, masz wybór. Jeszcze, nie, jeszcze, żeby ten cukier skakał, czy nie, nie? No i widzę, że go świeżbi rękę. Ja Wysłuchaj. Przegrać możesz, kurwa, w, na wyścigach. W karty, kurwa, czy w nie wiem, walce bokserskiej. Ale kurwa, z pieczywem? Z chlebem, kurwa, chcesz przegrać? I to jest ta kwestia mentalna, którą chciałbym poruszyć, że to nie jest kwestia możesz czy nie możesz. Jasne, że możesz, tylko będzie z tego rachunek. I teraz po prostu jest kwestia tego, czy naprawdę chcesz. Jak chcesz do tego podejść. Co ci to daje, albo co ci to zabierze. No bo teraz, jeżeli się zastanowimy, nie? czemu Robert Lewandowski nie je na biało i chleba? Może nie może. No nie, kurwa, po prostu może, ale prawdopodobnie kalkuluje. Kalkuluje, co mu to da, jak to na niego wpłynie, czy to będzie dla niego dobre, czy to będzie dla niego złe. Więc po prostu korzysta z tego, co faktycznie będzie wpływało na niego w sposób dobry, a nie w sposób zapychający, bezsensowny. Nie? Więc yy, chciałbym, żebyśmy po prostu zrozumieli, że te kwestie wszystkie, mogę, nie mogę, możesz, oczywiście, że możesz, natomiast podświadomie przez to, czego nas nauczyli, spychamy tę odpowiedzialność na kogoś innego. Mhm. Powiedz mi, czy mogę, nie? Mogę tego pomidora? Hmm. No możesz, nie? Natomiast kwestia Sam jest. Co tak tego, robiłem na samym tak. początku? Więc kwestia jest tego, yy, czy Czy chcesz. Więc... Ja zadam Ci trochę pytanie: ono może być Dobra. lekko z takiej kategorii infantylnej. Dobra. Wiem, że też ich za bardzo nie lubisz, ale ja muszę o to zapytać. No bo bardzo często wśród osób, które nagle zajabią się zdrowym stylem życia, obserwuję taką zależność, że dumnie po treningu otwierają twarożek i zaczynają się zajadać, bo to jest źródło białka. Spoko pomysł, niespoko, jest to wysokiej jakości, nie jest. Jak ty na to patrzysz? Odnosiłbym się zawsze do kogoś, e, kim można się inspirować, nie? Mm -hmm. Jakimś tam Brianem Johnsonem, Donaldem Trumpem, który nie pije alkoholu i tak dalej. Nie pomijając jakby poglądy, abstrahując w ogóle, nie wiem, od jakiejś polityki czy tego typu rzeczy, skupmy się po prostu twardo na faktach. Gdzie są, co robią, jaki mają mental, ile mają w kieszeni, nie? Nie, nie ile mają lat, jak to mm. mówił Lipski. No i dobra, i teraz z e, samego tego tytułu, jeżeli weźmiemy sobie to pod uwagę, więc mamy plastik. Plastik zawiera teraz ksenoestrogeny. Mamy już badania dawno z Politechniki, które pokazują, że plastik dostaje się też do środka. Jak on na nas wpływa, te ksenoestrogeny to jest dla nas generalnie jak wróg, w związku z tym to też jest dla nas problem naszego organizmu. To generuje dla nas jakiegoś rodzaju stresy. Jak generuje stresy, to trochę upośledza funkcję naszego układu pokarmowego. Układ pokarmowy ma zadanie produkować nastrój, nastawienie, energetykę, dobre samopoczucie, żebyś nie chrząkał, żebyś nie chrapał, żebyś nie był czerwony na twarzy, żebyś nie łysiał i te wszystkie elementy, nie? Dobrze. No więc w związku z tym, jak, jak ja sam, jakieś pewnie 12 lat temu, może trochę dalej, jadłem serki wiejskie i tak byłem taki przymulony, po prostu, mówię, dobra, białko musi być, białko musi być, ale ciężko mi się myślało, kreowało, i zastanawiam się, kurwa, mówię, ciekawe, czy Donald Trump też je serki wiejskie. Kurwa się okazywało, że nie, je, no, jakim studem. Więc w związku z tym, jakby ci ludzie tego nie robią, to nie jest przypadek, nie? Tylko się po prostu skupiają na tym, żeby bardziej wpłynąć na swoje, właśnie nastawienie, w jaki sposób będą myśleli, czy będą w jakiś sposób ograniczani. Więc to jest kwestia, jeżeli chodzi o. Serki wiejskie. Od razu Czyli może... nie, nie jesteś fanem? Bo nie, nie, nie jesteś fanem plastiku. W związku z tym, jakby głęboko zachęcam po prostu do tego, żeby minimalizować i utylizować plastik, kompletnie jakikolwiek. No jeżeli e, tak jak teraz, zacząłeś jakiś czas temu pić wodę w szkle, to już nie pijesz żadnej, innej inne, podejrzewam. E, tak. No, z... na, to, na to bardzo uczulone. Tak. Różnica nie tylko w smaku, ale w tym w ogóle samym poczuciu i przyswajaniu tej wody jest po prostu to, to jest miazga. Nie? W sensie to jest totalny, totalny komplet. Więc dobra, więc przejdźmy sobie do jakby całej struktury i Proszę. tworzenia w ogóle strategii jakby pod tym kątem nie tylko mm, tym mentalnym, ale w ogóle jakbyśmy chcieli to robić no bo jedna sprawa to jest tego, że że dobra, mamy to podejście, już wiemy, że ogólnie możemy robić różne rzeczy. Teraz pytanie, czy my faktycznie chcemy z tego wszystkiego. I teraz mamy na przykład Daniela, nie? Pewnie będziesz oglądał. Pozdrawiam. I teraz Daniel y, y, miał problemy. Problemy skórne, problemy tam, no bo to się wiąże zaraz z, problem, z problemami jelitowymi, czy problemami też przy okazji to stresowymi. Łajców. Typowy przedsiębiorca, firma budowlana i tego typu rzeczy. No więc co chcieliśmy zrobić? Chcieliśmy zrobić, żeby uzyskać większą pewność siebie, żeby generalnie zwiększyć mental. Żeby był w stanie zrozumieć, co się dzieje, żeby go nie ciągnęło z do kebabów czy jakiegoś innego syfu. No kebab to jest syf, nie? Nie ma co ukrywać. Możesz zjeść? Hmm. Oczywiście, że możesz. Chcesz jeść kebaby? Zajebiście, za dużo nie osiągniesz w życiu, nie? <laughs> Okej, okay. dobra. Diagnoza. Tak jest. Więc i, idziemy, idziemy dalej. Więc w związku z tym trzeba sobie ustalić po kolei różne rzeczy. Wiemy, że budujemy tego mapę i strategię, więc jeden punkt to jest jakaś kwestia diety. Dobra. Druga jakaś kwestia to jest tego, że w jakiś sposób będziemy spali i oddychali. Oddychanie przeponowe, to polecam. Wima mm -hmm. wimachofa na przykład, czy jakieś inne można sobie generalnie pogrzebać, no to one wpływa na zarządzanie stresem, energią, w ogóle tym, jak układ pokarmowy funkcjonuje, czy my go blokujemy, czy nie i tak dalej. Sen, to już powiedzieliśmy sobie, często przyjadą temu, jaki będzie dzień następny jak my faktycznie będziemy czuli różne rzeczy i jak będziemy wchodzili też w ten dzień w sposób po prostu mentalny. Czy to będzie tak, że będziemy się schłaniali i od rana będziemy na telefonie się wskrzeszali, czy to będzie jednak trochę inaczej i trochę lepiej. Dobra. Przejdźmy no i... Ci, co znaczy, że się wskrzeszali na telefonie, rozwiną myśl? To generalnie myślę, że będzie trochę w odcinku numer dwa więcej. Generalnie chodzi o to, że wstajemy, nie ma energii, w związku z tym yy, dochodzimy na kiblu i po prostu przerzucamy różne rzeczy, żeby szybko przebudzić się. Nie? I tam mhm. się dobudzamy i przerzucamy bezsensownie różne rzeczy. A tak naprawdę, żeby się przebudzić, to trzeba doprowadzić do sytuacji, żeby od momentu wstania jak najszybciej się przenieść na świeże powietrze. To też ja to mówiliśmy w drugim wywiadzie. I to generalnie świeże powietrze, nie chodzi o słońce, świeże powietrze budzi. I tam jest ten clue. Dlatego jak jest cała struktura tego, że mamy robić zimne prysznice celem utrzymania wysokiej energii przez cały dzień, no to po prostu jest tak, że wstajemy, wyskakujemy na świeże powietrze. Ja polecam generalnie trzy minutki na, na dworzu albo nawet posiedzieć na jakiejś ławce, balkonie, czymś. Niezależnie od temperatury. Niezależnie od temperatury. Wracamy, fajnie jakby wpadła jakaś tam szklanka wody. Jeżeli nie zdążymy, to lecimy na zimny prysznic, totalna lodowa, Ciśniemy, myjemy się, wychodzimy, szklanka wody, pijemy jakąś tam herbatkę, żeby było coś ciepłego. Czy tam jakiś inny imbir, który po prostu jest antyzapalny i bardzo dobrze działa, no i wie nie. Mhm. Dobra, więc wracając do całego tematu, wiem, że mamy punkt pierwszy, to jest cała kwestia tego, co spożywamy, nazwijmy to ogólnie dietą, czy tam strategią i strukturą na to, która będzie miała kilka czy kilkanaście kroków w tym wszystkim. Tak jak u Ciebie, czy u Bartka. Mhm. Dobra, dwa, kwestia typowo snu i oddychania, czyli całej regeneracji i tego, czy my dowieziemy faktycznie, to jest coś, co zawsze pacjent musi dowieść. Trzy, to jest kwestia typowo już mentalna, czyli jak będziemy do tego podchodzili, jak będziemy się czuli, nie, co będziemy mieli w głowie, żebyśmy po prostu te stare, utarte schematy dotyczące tego, hmm, czy mogę pomidora, już się tego pozbyli i przechodzili do punktu kolejnego, czwartego, czyli do aktywności fizycznej. Piątego, oczywiście, potem kwestii suplementacji, że na te kilkanaście, czy tam do kilkudziesięciu procent mogą nas pomóc, w momencie, jeśli mamy zapewnione cztery punkty. Nie? Jeżeli ich nie mhm. będzie, super same w sobie nic nie będą dawać. Trzeba o tym też pamiętać, bo często są pytania, wiesz, na QA, no to ich są dziesiątki, czy nawet setki, w których ludzie się pytają, jakie suplementy. Stary, się najpierw pytaj w ogóle o rzeczy, co zrobić, żeby dowieść podstawę, tak? Bo jeżeli ty nie pijesz, wiesz, wody, no czyli rozmawiam z jakąś e, panią akurat, e, przedsiębiorczynią, ja mówię, no tak, to robię, tam to robię, no tak, no to też robię, to też spożywają. a dwa litry wody pijesz? No wody nie piję, wody to piją wielbłądy. Ja mówię, kurwa, słuchaj, jak ty nie pijesz wody, nie pijesz podstaw, woda filtruje flaki, woda filtruje jelita, ona ma wpływ na enzymy Kwas solny, trawienie, no to ona doprowadzi do całej sytuacji, że ty po prostu będziesz się lepiej czuć. Więc jeżeli przypadkiem boli cię głowa, czy ma, jesteś senna, zmęczona, masz jakiś brak energii, no to prawdopodobnie nie pijesz wody, nie? więc to jest po prostu taki punkt, który trzeba dowozić. Jeżeli nie ma wody, a są, nie wiem, monstery czy jakieś tam inne energetyki, no to tu jest jakieś po prostu pomieszanie z poplątaniem. No, i tak samo zrobiliśmy u Daniela, czyli podpięliśmy go o problemy skórne. Ona akurat tam miał chyba w którymś kroku spokojnie dietę rozdzielną, z antyhistaminową, plus oczywiście podpięte pod to kwestie suplementacyjne, czyli atakujące, typowo stresowe, a także też rzeczy związane z jego jelitami. No i on jakby zrozumiał przez te wszystkie elementy, że trzeba zacząć faktycznie od tych jelit, bo te jelita będą wpływały na to, jak jego mózg będzie pracował, jak będzie dożywiany. No i tak oto podniósł pewność siebie. I jak sam generalnie zaznacza, bo zaznaczył na występie, słuchaj, w Londynie. Stał i powiedział o tym, Aha. że podniósł swoje zarobki o 100% dzięki temu. Nie? Natomiast można znaleźć tę historię generalnie na. Zresztą to Ciebie też czeka, prawdopodobnie. Nie? No, ja, ja, już się szykuję. <laughs> Ale zobaczymy. Dobra, no, dobra. To... będzie zobaczymy. nie? Oczywiście. Więc y, też, powiem, tą historię sobie można spokojnie obejrzeć i tam pewnie na socialach, a także na stronie. To jest tak zwana historia z drzwiami obrotowymi, no bo to jest najprostojniejsze 40 lat, jakiegoś po prostu świat widział. Nie? Tkanka używa no. na poziomie 6% w klata jako pirata, mm -hmm. jak się rozbiera, no to generalnie dziewczyny, wiesz, ściągają gacie przez głowę. Nie? Więc to, to, to są tego typu historie. To kolejny, nazwijmy to jakiś mit: deser i wódeczka na trawienie. Słuchaj, siedzimy, to, to jest historia live. Słuchaj, siedzimy, siedzimy w lokalu w Gdańsku, no i teraz siedzą starsze małżeństwo i jeszcze jedna, jedna pani. No i zgłaszają kelnerowi, że oni dalej już nie jedzą, bo nie mogą, za no dużo, nie? Dobra, no to on zabiera, zabrał, wraca dwie minuty, mówi tak, to co, wódeczka na trawienie? Tak, wódeczka, teraz wódeczki, nie? Dobra, bo pili wódeczki, to co, teraz deser? O dobra, to teraz, teraz desery, czyli tak, nie, miejsca nie miałeś, nie? Ale no deser jest osobny żołądek i jeszcze wódeczka też, nie? No to, to są te rzeczy, które się nas zgromadzą, w związku z tym, no to jest właśnie myślenie typowo, Biedne, nie? To nie jest to momentalne. to jest zabijanie się, no bo zarzucasz swój cały, cały żołądek i układ pokarmowy nadmiarem jedzenia, kiedy ty już faktycznie nie mogłeś. W związku z tym, no wiadomo, z nadmiaru nigdy nic dobrego nie wychodzi, więc będą z tego tytułu problemy, no bo raz będziesz oczywiście ten żołądek rozciągał, dwa no to kwestie wszystkich i bakterii, wszystkich jakby jakichś gazów, wzdęć i problemów, to to już są pierwsze i czy tam długofalowe symptomy objawowe, które pokazują po prostu, że ty masz problem prawdopodobnie z całą mikroflorą jelitową i tutaj już na pewne rzeczy reagujesz po prostu bardzo źle. I tak generalnie nie powinno być. Więc te myślenie po prostu powinno być na tym, że faktycznie zamawiamy najpierw jedno danie. Jak już jedno danie zamówimy, jak je zjemy, jesteśmy na jedzeniu, no to nie powinniśmy po prostu brnąć dalej. mimo tego, że oczywiście głowa będzie chciała, no bo to jest ten pojawiający się pizdeusz w głowie, czyli ten po prostu głos, który będzie nas ściągał na skróty różnego rodzaju. To tym skrótem oczywiście będzie to, że jeszcze bym zjadł coś słodkiego, jeszcze bym zrobił to, jeszcze bym zrobił tam, które to będzie wynikało z przemęczenia, zestresowania. A tego byśmy nie chcieli. W związku z tym, chcielibyśmy to po prostu urwać, żeby to się skończyło na jednym posiłku i do widzenia, no bo to po prostu jest głupota. Jeszcze ja od razu wtrąc z takim pytaniem, pewnym mitem, stereotypem, półprawdą, która krąży w niektórych środowiskach biznesowych. Czy zgadzasz się z tym, obserwując szczególnie Twoich waszych pacjentów, którzy często są przedsiębiorcami naprawdę dużego kalibru? Czy to prawda, że wielkie interesy załatwia się tylko przywódca? Nie, w ogóle. W sensie ja zauważyłem, że w ogóle. W sensie, że. Bynajmniej tych, których miałem, nie było ich wielu, no bo ich nie jest wielu, tak, natomiast w naszych szeregach są miliarderzy, jest multum milionerów, ludzie, którzy wymagają, którzy dowożą, którzy mają efekty i tak dalej, no i w ogóle spotkania trwają od 4,5 do 5,5 minut czasami. I nie, nie ma żartów, jakby jest albo konkret, albo dobranoc i nie, nie spotkałem się z tym, żeby tam była woda raczej, nie? Mhm. Oczywiście są tacy i to na raczej właśnie tego mniejszego kalibru, gdzie coś przepychają, wie, czy w jakimś transporcie, czy tam w czymś innym i faktycznie wtedy tam jest chlanie, ale już to odczarowujemy, tak? Czyli są te historie, że gościu jedzie na spotkanie, jest godzina 20 i w, wiesz, kontrahent mówi, no to co, żeberka i wiesz, trzy pięćdziesiątki, nie? No to zaraz jest problem z tym, żeby komuś wytłumaczyć. Nie, że jestem na diecie, no bo to on go wyśmieje, to na diecie będziesz potem w poniedziałek. Na razie to jest skupna na, na piciu się. <laughs> Tylko przekazaniu po prostu tego, że stare, będziemy się jutro czuli, nie będziemy mieli kaca, będziemy mieli więcej energii, tak i tak dalej, że to nie powinno być to jedzenie i te picie, to nie powinno być przyjemność. My powinniśmy przyjemność czerpać zupełnie z innych elementów. Wziąć te pieniądze, zamontować, nie wiem, jacuzzi w domu, czy tam jakąś saunę i tak dalej, które wyciągniemy zdecydowanie więcej energii, niż o to, co wydajemy miesiąc do miesiąca na wino, nie? No bo to dwójkę wydać na wino, na wino w lokalu, to jest prosty case. Ale żeby wydać na badania, dwójkę, to kurwa, co tam wpisałeś, to jakie badania? koło za badania? No nie, no kto by robił przegląd, nie? Kto by robił przegląd swojego organizmu? No z tych rzeczy wychodzą konkretne elementy, które będą do robienia przez jakiś okres konkretnego czasu, żeby je odbudować. No więc to jest. Yy... Ważny case. Chciałbym od razu przejść do, jak już poruszyliśmy przedsiębiorców i, i różnego kalibru, do różnego rodzaju wspólników. Mm -hmm. Potencjalnych wspólników i tak dalej. To akurat jest moja historia. Więc siedzimy sobie z potencjalnym wspólnikiem. Ja specjalnie zabieram na śniadanie, bo muszę zobaczyć, czy on siedzi upierdolony od pączków. Czy, czy on y, tam generalnie jakoś normalnie funkcjonuje, jak on sobie radzi z emocjami, co on spożywa, jak on funkcjonuje, nie? No i, i, i specjalnie idziemy na to śniadanie, wiesz, czyli głodni, dosyć późna godzina, jak na śniadanie tam tak. godzina dziewiąta, dziesiąta. I, no i teraz y, te, te hamulce różne, w sensie te emocje zaczynają coraz bardziej krążyć, w związku z tym to jest coraz ciekawszy obraz do obserwacji. No i widzisz, kto jaki ma problemy, y, jak generalnie się zachowuje przy tym, nie? No i teraz... Y, Wiesz, obserwujemy sobie, rozmawiamy, po objawach widać różne rzeczy, wyczerpanie tych tej kory nadnerczy, robi się czerwony na twarzy, nie, że jak spotkanie się dłużej, to on przestaje wytrzymywać generalnie, no i w... zamawiamy espresso, to jest jakby jeden z moich ulubionych punktów, które generalnie realizujemy, tak jak tutaj, tylko tam trzeba pewnie jeszcze było mniejsze, ja patrzę, on dwie salwy cukru wsypuje, nie? I po uh. prostu robi się, robi, wiesz, robi się cały czerwony, od razu zmulony, zmęczony, Ja jakby czas na przepychanie. I po prostu jedz, jedziesz z nim, cały czas przepychasz wszystkie elementy, on nawet nie jest w stanie zareagować, nie? no bo od razu jego cukier skacze, spada i, i, i do brans. No to wtedy już wiesz, że to prawdopodobnie może to nie jest faktycznie najlepszy, najlepszy wspólnik, z którym chciałbyś działać. I po prostu warto sobie też w ten sposób na to spojrzeć, jak on sobie będzie radził z emocjami, skoro nie jest w stanie się opanować, żeby sobie kurwa cukru nasypać do małego espresso. Ale to jest, zatrzymajmy się na chwilę, bo wydaje mi się, że to jest taki punkt, który chyba na, na który jeszcze wiele osób niezbyt patrzy, no bo jak często rozmawiałem z różnymi przedsiębiorcami i sam wchodziłem w różnego rodzaju projekty, no to kwestia tego, jaki styl życia prowadzi Twój wspólnik w aspekcie takim właśnie jedzenia chociażby i tego, w jaki sposób on karmi swój organizm, to nie jest za bardzo brane pod uwagę. Tylko bardziej mhm. w zasadzie, czy mu dobrze z oczu patrzy, mhm. czy w sumie dobrze o nim mówią. Jak nie, nie ma problemu z alkoholem, że nie jest alkoholikiem, to już jest git, mm -hmm. no ale może się okazać, że ten styl życia, który w tej chwili jest przez niego prowadzony, to jest na swój sposób bomba z opóźnionym zapłonem. Tak po prostu. Jest. Dobry człowiek, tylko wypić lubi, nie? To jest standardowa, standardowa gadka. No więc, tak jak mówisz, to, to jest pierwsza sprawa, no bo trzeba do tego podejść, jak on w takim, w takim razie będzie w stanie faktycznie powodować, żeby ta spółka czy przedsiębiorstwo było skalowalne, żeby ona dawała pracę ludziom i tak dalej, nie? No to, to teraz patrzysz na to, jakie tam jest kwestia emocji, jaka jest kwestia bezwzględności, czego podejmowania decyzji. Jakie tam, no po prostu, wiesz, spojrzysz na to i stwierdzasz długofalowo, no to to się nie może udać, nie? Skoro już są takie problemy, co będzie za 5 lat. Bardzo są mhm. takie wyzwania. No oczywiście coś trzeba co robi, bo jeżeli po prostu chce się postawić jakąś budę ma tam sama sobie wiesz, co, coś tam działać, no to, 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 to też tak będzie. nie? Jakiś czas temu, tu jeszcze się wtrącę i zapytam Ciebie, co, generalnie co o tym sądzisz, jakiś czas temu jeden z członków Loży Kapitalistów, nie wiem czy to już rozmawiał z Tobą, czy rozmawiał jeszcze z nami, rozważał, żeby do was wysłać wszystkich ludzi ze swojej kadry kierowniczej, żeby też monitorować po prostu ich kondycję, no bo jeżeli masz super istotnego człowieka, którego praca dowozi ci x milionów rocznie, no to, a widzisz, że ta osoba niekoniecznie o siebie dba, tylko zaciąga kredyt zdrowotny przez to, że jest właśnie biała bułeczka czy inne rzeczy, no to to długofalowo jest niebezpieczne. Więc co ty w ogóle sądzisz o takiej koncepcji, żeby przedsiębiorca, Okazywał troskę, bądź jakby złośliwi powiedzieli, wchodził z butami w to, że również próbuje urządzić zdrowy styl życia dla swoich kluczowych pracowników. Tak, to się już dzieje, bo on w się sensie zaczął już tych ludzi faktycznie wrzucać. No, trzeba sobie spojrzeć następująco. Mamy jakąś kadrę, ona kurt ma kadrę zarządzającą. Dobra, i teraz jest ta kadra zarządzająca, która ma dowodzić pewne wyniki, ale oni też w wyniku tego, że ostatnio robili, nie wiem, etap tam, numer tam X no to dowieźli pewne wyniki, ale z tego tytułu są wykończeni, nie? zmęczeni, dojechani, coś tam i tak dalej. Wszystkie te elementy, które omawialiśmy, no to widać, że już są i czerwoni na twarzy i tam generalnie przy okazji się trochę też rozstyli, ale po prostu ich efektywność trochę siadła i nie za bardzo mają też siły do tego, żeby robić dalej. W związku z tym mówią, że to może być, że się zwolnili, może coś tam i tak dalej. No to on patrzy na to i, i mówi sobie, ty, no to może byśmy użyli jakieś narzędzi po prostu do tego, żeby ich wskrzesić i doprowadzić do sytuacji takiej, żeby oni mogli dalej, nie? Przecież no, nie, jak oni skoro to dowieźli, powinni są w stanie dowieźć więcej, nie trzeba przecież się z nimi żegnać, czy tam szukać jakiejś nowej pracy, zmiany i tak dalej, tylko to po prostu trzeba pozyskać przestrzeń, trochę to zrestartować. No więc jakby on z, faktycznie zaczął to robić i, i to zaczęło działać. No Swoją drogą, z loży to już jest tam sporo osób, jak nie jest jak nie połowa, także tam, tam różne, także pozdrawiamy przy okazji. Pozdrawiamy może kapitalistów, <laughs> oczywiście. Tak. Całkiem dużo. No i wracając jeszcze do biednych i rzeczywiście bogatych, różniących się mentalnie, żeby zrozumieć, nie? bo dzisiaj badania znajdujemy na wszystko, nie? Że, że tam, hmm. wiesz, że kola jest dobra i tak dalej, no to bym się skupił na tym, no jak na przykład jest Kes no Ronaldo. on ma tam sztab ludzi, od snu, od oddychania, od tam dietowania się, od tego, co ma jeść, co ma pić, gdzie w jakich porach i tak dalej, nie? Od godziny 19 na 40 metrów kwadratowych, no to już nikogo nie wpuszcza z urządzeniem elektronicznym, i tak no, to, to nie są przypadki. Dobrze, no więc w związku z tym, hmm, historia, siedzimy sobie, słuchaj, na hotelu na, na, na Capri, no i w, widzę, że siedzi sobie gość sam, samotnie, w, na ręku fajny zegarek, ja na, na zegarki zwracam uwagę, widzę, że Patek. Yy, no, i nic się nie odzywał i sam zagadał, bo słyszał, że, że Polacy. No i tam się zapytał, wiesz, czym się zajmujemy, co robimy i tak dalej. Hotel akurat faktycznie nie był głupi. I mówi, ty, a wy też tam te, te bzdury uprawiacie? Też polecacie margarynę? A ja mówię, nie, ja mówię, jaką margarynę? On mówi, no, teraz, mówi, kurwa, badania są na wszystko. Mówi, sobie wyobraź, że jedziesz do takiego hotelu i teraz oni tutaj... Za, wrzucają margarynę tego typu osobom. Przecież to byśmy ich kurwa rozjechali. Byśmy ich po prostu całkowicie zjedli. Nie? Nikt by tutaj sensownie nie przyjeżdżał, jeżeli byśmy się nabierali. Więc też głęboko zachęcam do kropla drąży skałę, mhm. w związku z tym do kwestiowania, kwestionowania wszystkiego. Nie? Czy faktycznie tak jest? To trzeba sprawdzać na sobie, czy to działa, czy nie. Jak się czujesz, czy czujesz się lepiej. Jaka jest Twoja energetyka, nie? jaki jest generalnie twój mental, czy on się w jakiś sposób zmienia czy ty w związku z tym robisz się twardszy. No więc jeżeli to będzie działać, no to wtedy możemy uznać, że coś faktycznie działa, nie? Natomiast mhm. jeżeli, wiesz, dojdziemy do tego, że produkty przetworzone nagle są superproduktami, no to, 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 to no naprawdę idziemy w, w złym kierunku, nie? Nisko przetworzone produkty są te, w których byśmy chcieli Hmm, który byśmy chcieli korzystać i to na nich byśmy chcieli opierać, więc po prostu... dla, czekaj, dla osób, dla których terminologia wysoko przetworzona niekoniecznie musi być jasna, to gdybyś mógł podać przykłady no. wysoko przetworzonych i nisko przetworzonych, to byłoby super. Margaryna, pierwsza sprawa. Wysoko przetworzone. Tak jest. No wszystkie jakieś zupki chińskie i wszystko to jest proste, szybkie, nie? I zawiera coś, co wymaga jakiegoś wielkiego designu, no bo jeżeli teraz idziemy sobie do jakiegoś sklepu i stwierdzamy, że tam nic nie ma, w związku z tym musimy mieć nie? No my musimy zapłacić za design i za wszystkie elementy z tym związane, więc yy, prawdopodobnie to nie może być dobre, no bo ktoś robi snickersa po to, żebyś miał na niego abonament, a nie po to, żebyś był zdrowy, nie? Mm. No i tak jest generalnie ze wszystkimi elementami. więc te, które są w plastiku, te, które są szybkie, które są proste, do tyku, jakieś, jakieś tam chipsy, nie? Dlatego jest tak bardzo uzależniający produkt. No weź otwórz paczkę chipsów i zjedz jednego i resztę o, o zostaw. <laughs> to, to, są naprawdę, to, to naprawdę wymaga być jako zakiem, nie? jeżeli nie zjesz całej paczki, albo co najmniej jakiejś jej większości. Mm. Bo ta paczka jest naprawdę, naprawdę duża, więc bardzo ciężko jest to, żeby je zostawić. A nisko przetworzone? Przykłady? Dobra, nisko przetworzone to też, żeby mieć świadomość teraz. ja teraz powiem, że mięso, jajka, ryby, ale nie z plastiku. Czyli polecam Wam wszystkim, żebyście sobie po prostu produkty zamawiali. Które do was przyjadą w jakimś chodziwie w styropianie i tak dalej, żebyście nie kupowali po prostu produktów, które jest tak ważne i bogate w aminokwasy, jak właśnie między innymi białko, żebyście nie kupowali go w supermarkecie. No. Mhm. Bo to jest trochę historia, jak z, nie wiem czy znasz, starych Sycylijczyków. Starych Sycylijczycy dojechali do Stanów Zjednoczonych. I mówili, co tu się kurwa dzieje? Mówi, to jest super market, tu masz pieczywo, tu masz ryby, to nie może być tak, to wszystko razem, no musi być wszystko osobno, przecież to, to, to nie może być dobre. Nie? <grym> Stare, dobre powiedzenie generalnie Sycylijczyków. No bo tam zawsze wszystko było osobne na tych ich tam marketach, i, i, czy marketach, tych takich ogólnych y, dzielnicach, czy tam jakkolwiek to y, ujmiemy w sposób, y, w sposób poprawny. A jak reagujesz na takie opinie, teksty, zarzuty, które nawet mi się zdarzyło usłyszeć już kilka razy, ale po prostu je zignorowałem na zasadzie, skoro u mnie... Skoro dla mnie to działa pożytecznie, plus mam jasne wytyczne od was, że jak jestem gdzieś w restauracji, to przede wszystkim najpierw kierować się na tatar bądź Polędwice, to ja, mi się zdarzyło kilka razy usłyszeć, że. Co? Jeszcze takie mięso? Czerwone? Przecież to zakwasza organizm. Uh -huh. Nie no, to ludzie. No wiesz, jakby mówił o tym, bo to jest takie. To jest pewnego rodzaju takie, taka nie wiem, mit, półprawda, opinia, która krąży i która ludzi mniej świadomych mhm. może po prostu zniechęcać, Dobra. że a, to może jednak chłopak nie wiedzie. W wyniku stresu, który jest pojęciem globalnym, bo on ma tysiąc pojęć, nie? czyli jest fizyczny, emocjonalny, rozwodowy, w pracy i tak dalej, z różnego rodzaju tytułów, No to sam kortyzol, stres będzie upośledzał układ pokarmowy, jego trawienie, a także wchłanianie tego, co my spożywamy. nie? Czyli możesz mieć 3000 kalorii to ty będziesz miał zaburzenie wchłaniania i to będzie bardzo duży problem, no bo będziesz tam na przykład 5 razy w toalecie, nie? I mm -hmm. z tego tytułu, mimo że dużo trenujesz, czy tam. W, no bo Są tacy, którzy trenują po dwa, czy tam trzy razy dziennie, pięć, sześć razy w tygodniu, i są totalnie wykończeni, przykład, i bardzo źle wyglądają. Nie wyglądają na to, jak trenują, co robią. Mają tam trenerów, odżywki, różne elementy. I cały czas po prostu leje się z nich woda, hormony i tak dalej, bo są przeciążeni. Bo ten pokar po prostu nie jest dopasowany on nie jest indywidualizowany. Więc dobra, więc, więc z tego tytułu, że, tak jak powiedziałeś, mięso zakwasza to jest nieprawdą no to teraz ten stres powoduje, że skoro nie mamy tego kwasu solnego, to raczej znaczy mamy problem z tym całym zakwaszeniem, jakby ogólnie, ogólnie to ujmiemy, nie? Więc chcielibyśmy, żeby ten w ogóle kwas solny się odpowiednio wydzielał, żebyśmy mieli właściwe trawienie i wchłanianie. W związku z tym, wtedy możemy bardziej patrzeć na to, żeby on był na odpowiednim poziomie, nie? Mm -hmm. Tutaj, wiesz, podchodzą tak na, na zasadzie, że tam wołowinę zakwasza... To są tam po prostu mega, mega, stare, mega już stare mity, z którymi się rozprawiliśmy. Odpowiedziałem na twoje pytanie, chociaż tak, trochę? Odpowiedziałeś. Znaczy, ja też podpowiem od siebie, że jak faktycznie jeszcze kilka lat temu, na przykład, jadłem steka, to on mi długo siedział na żołądku, nie? Mhm. ale mhm. jak zaczęliśmy sprzątać mi jelita i one zaczęły pracować dużo lepiej, co chociażby obserwuję po takich rzeczach jak płaski, brzdu, płaski brzuch, brak jakichś tam gazów, tego typu rzeczy, to zauważyłem, że jak teraz zjadam steka i do tego, co jest bardzo ważne, jem go w stylu, który mi w pewien sposób wskazaliście, czyli przeżuwaj tam minimum 34 razy, dobrze pamiętam? Tak, ja się liczyłem. <śmiel> tak. tego steka. To jak zjem go spokojnie, wyprostowana sylwetka, brak włączonych ekranów, to Nagle się okazało, że to jedzenie jest dla mnie lekkie, że ono się zajebiście szybko przyswaja. I nie ma czegoś takiego, że zjem steka i potem umieram północy, żeby w ogóle zasnąć. Nie, niejednokrotnie mi się zdarzało. Być może to nie było rozsądne, ale chciałem sprawdzić na zasadzie eksperymentu, że jadłem na przykład steka o godzinie 20 i szedłem normalnie spać za 2-3 mhm. godziny, nie? ale pod warunkiem, że jadłem to powoli, na spokojnie, a nie śpiesząc się, robiąc dwa gryzy i biorąc kolejny kęs i jeszcze najlepiej dopychając ziemniakiem, nie? bo wtedy to jest katastrofa. Tak, no nie z frytkami, tak, żeby nie, tak. nie z frytury zaraz tam uwalonej, wiesz, starymi olejami, bo jak to yy, kucharze z Amaro od zawsze opowiadali, yy, pozdrawiam. Yy, najlepsze frytki są takie, na takim, takim oleju, takim trzyczterodniowym. No zajebiście, nie? Rakotwórcze od razu, to wiesz, od razu na kibel potem, nie. Więc no nie, jakby co, to, to generalnie tak nie róbmy, tylko jakby głęboko też zachęcam do tego, że jeżeli jest jakiś produkt typu na przykład mięsny i białkowy, i on będzie ciężko strawny, no to utrzymajmy go po prostu z. Warzywami będziemy zdecydowanie lepiej się po prostu po tym czuli, niż łącząc to jeszcze dodatkowo z węglowodanami, chyba że po prostu to będzie dużo wcześniej. Mięso będzie, czy w ogóle produkt białkowy, będzie po prostu chudy, łatwiej strawny, jakiś tam drobiowy typu indyk. Kurczaki mogą być zapalne po prostu, więc powodować choćby te problemy skórne, które też poruszałem wcześniej z mhm. historią u Daniela. W związku z tym wrócę do tego. Czyli, żeby ten wątek zamknąć, jeżeli jesz na przykład steka i przyjmijmy, że on jest dobrej jakości, jesz takiego steka, nie zisła. Nie zlita. <noise> Jesz takiego steka, <noise> dobrego steka, i mimo wszystko czujesz, że cię jest ciężko na żołądku i tak dalej, to problem raczej nie jest w tym steku. To jeszcze muszę podrzucić Tipa? Proszę. Żeby go właściwie też przygotować, nie? Co to znaczy? Bierzemy sobie tam steka, czy tam jakąkolwiek wołowinę, wyciągamy ją sobie na godzinę na jakiś tam talerz, czy tam na deskę najlepiej, yy, obtaczamy ją tam w soli i niech sobie tam godzinę czasu leży. Następnie dajemy ją na przykład na grilla. Może być grill elektryczny, bo to jest mega proste, polecam. W związku z tym po prostu wrzucamy na grilla, czekamy na zielone światło, on, się, on sobie z tego wychodzi, no i mamy steka, nie? No i to jest świeży, świeży, fajny stek. Jeżeli chcielibyśmy, żeby generalnie on był smażony, a gdzieś przy smażeniu mogłoby nam to zalegać, no to też patrzeć na to, żeby jeżeli są jakiekolwiek symptomy typowo jelitowe, czy brzuszne nazwijmy to, czy to są jakby gazy, wzdęcia, czy bóle brzuszne, czy tam zaparcia, jakiekolwiek inne elementy, no to pewnie on nie do końca powinien być krwisty, nie? To on powinien być jakiś tam prawnie medium well, co, co, co najmniej jakby z tego wszystkiego. No i gra. Natomiast Dla oczywiście... To. Chodzi o to, żeby też była kwestia ilości, że im po prostu, im bardziej zmierzamy do kwestii snu i wieczoru, tym po prostu mniejszą ilość powinniśmy jego spożywać. Tak jak Ci mówiłem. Nie? Że to jeżeli nawet dają zbyt dużo, no to po prostu dzielimy go na pół, połowę zapakujemy zapakujemy do domu, albo zostawimy, nie wiem, a jemy po prostu konkretną ilość, żeby nas to nie zajechało, i właśnie to by nie było problemów choćby ze spaniem. Już też się wtrącę, a propos tego, jak się nam wdrukowuje pewne rzeczy do głowy, że podejrzewam jak wiele osób. Ja miałem coś takiego, z czym czasami walczę, ale teraz już mi to przychodzi z, dużą, z dużo większą łatwością, że jak na przykład jest kolacja, jest już trochę późno, to mój mózg już tam mi troszeczkę szepcze, Adrian, jest trochę za późno na tak obfite jedzenie. Uh -huh. Uh -huh. No ale przecież zawsze mnie uczyli, żeby zjeść wszystko, co jest na talerzu. I przez długi czas miałem z tym problem, ale w pewnym momencie zacząłem zadawać sobie pytanie, dobra Adrian, fajnie, że zjesz teraz całe, całe, całą tą kolację, którą tak, tak, tak na marginesie mogłeś wziąć mniejszą Lżejszą, a niekoniecznie tak ciężką i obfitą. Jak ją zjesz teraz całą, to będziesz miał rozwalony sen. Rozwalony sen rozmontuje ci cały jutrzejszy dzień, więc się zastanów, co jest dla ciebie bardziej opłacalne. Czy zostawienie nawet połowy porcji na talerzu, za którą zapłaciłeś 100-200 zł, ale masz szansę wciąż wygrać kolejny dzień, czy lepiej ten kolejny dzień przegrać i w związku z tym zapłacić dużo wyższą cenę. I jak sobie to tak wytłumaczyłem to przestaję mieć jakikolwiek problem z tym, że nagle zostawiam na talerzu po prostu sporą część dania, bo na przykład już zwyczajnie nie mogę, nie? To jest to. Najpierw jesteś ty, a potem jest planeta. E, też usłyszałem takie... Y, trochę to będzie taka anegdota w twoim stylu, dlatego sobie na nią, ją pozwolę przytoczyć. Ludzie właśnie mówią, no że zjedz wszystko, co jest na talerzu, bo ludzie w Afryce na przykład głodują, nie? Mhm, tak, ludzie ktoś, w Kongo nie mają co jeść. No? I ktoś złośliwy na to odpowiedział, zajebiście, masz rację, Twoja otyłość na pewno im pomoże. Tak jest. Punkt po prostu, nie? <laughs> no, zgadza się. Dobra, to jeszcze jak już powiedziałeś o tym, to właśnie jest jedna kwestia, żeby zjeść wszystko i żeby tak nie robić, to poruszmy, że zawsze jest jakość, a nie ilość. I teraz, jeżeli mamy wziąć sobie, no bo to wołowina jest droga, albo coś tam w tym stylu, tak? No to mamy oczywiście też podroby na przykład, które są tanie. Jak na przykład wątróbka. To jest mega tani produkt i mega dobry. No i teraz... Ilość tam, wiesz, porcja wątróbki, no to może ci ceny trochę podskoczyły, no z 3 złotych kosztuje 5 złotych, nie? Uh -huh. no nie? No dalej w zasięgu. No to dalej, dalej, dalej w zasięgu, więc e, zmieniasz dwa serki wiejskie na po prostu, wiesz, kawałek wątróbki, nie? Uh -huh. To jest w ogóle, to jest przepaść. To jest przepaść pod kątem składnikowym, pod kątem tego, co ona będzie dawać, więc trzeba sobie z tego zdawać e, sprawę. Czy potwierdzasz opinię, która krążesz, żeby jeść zdrowo, to trzeba wydawać dużo kasy? Nie, nie, generalnie. Natomiast... Trzeba to spojrzeć w inny sposób, nie? że jak spojrzymy na siebie z lotu ptaka i teraz trzeba się zastanowić, co chcemy osiągnąć, gdzie chcemy być za 5, 10, 15, 20 lat. Nie? Ja na przykład robiłem wszystko, żeby znaleźć się w tym miejscu przez 10 lat. No i dobrze. I teraz... Mam kolejny jakby jakiś plan, co w związku z tym dobrze by było, żeby następowało i jakkolwiek będę wykorzystywał jako przedsiębiorca narzędzia, takie jak dieta, sen, oddychanie, suplementacja, do tego, żebym ja się za szybko nie starzał. W związku z tym, żebym ja myślał tak samo, jak miałem 25 lat. Nie? Żeby mi się tak samo chciało i tak samo funkcjonowało, żebym ja tylko śnił, że dobra, to teraz to już tylko do przodu, niech to się tam pcha. I podchodzę sobie do tego w ten sposób, co ja w związku z tym chcę osiągnąć. No i dobra. I teraz dostosowujemy daną sytuację, czyli to, w jakiej sytuacji jesteśmy, nie wiem, finansowe i tak dalej, do tego, co my możemy zrobić. No bo to no, nawet jeżeli ktoś zarabia najniższą krajową, no to kurwa stać go na wątróbkę, nie? Powinno. Tylko kwestia jest tego, czy ty się kierujesz tym, co ty chcesz i co ty lubisz, czy tym, co ty powinieneś robić. No bo to są dwie osobne rzeczy, nie? Można je oczywiście w jakiś sposób łączyć, żeby to było do dowożenia, no ale... Rybki albo pipki, nie? Uh -huh. Jak to mówił Dan Penia, albo pożerasz, albo cię wysrają. <Ky> tak, to, tak to działa. Dobra, to jeszcze odnośnie tych rzeczy z tym jedzeniem, <Ky> <Ky> jeszcze odnośnie, słuchaj, z tym <Ky> jedzeniem do końca, no to różni, wiadomo, przedsiębiorcy, klienci z loży, a także inni, którzy do nas trafiają, z nimi się witam, rozmawiam i tak dalej. I trafia do nas, wyobraź sobie... Pani, Zaniedbana, widać. Yy, duża odwaga, wszystko się generalnie trzyma kupy, ale widać, że jest totalnie przemęczona, zmęczona, wykończona. To jest kolejny stereotyp myślenia biednego, że kobieta to musi gotować, sprzątać, wszystko, to co kobieta może robić, nie? w pełni kobieta to sprzątać, sprzątać i gotować, nie. Mhm. I słuchaj. I rozmawiamy, jakby widzę, że jest przygotowana, wszystko zapisuje, w ogóle no tip top, nie? No to ja się bega, zaczynam wiesz, skupiać na tym, żeby jak najwięcej tych instrukcji generalnie udzielić, żeby pomóc. No i rozmawiamy, w końcu dochodzimy do punktu tam numer piątego, czyli aktywności fizycznej i tłumaczeń, nie? Że po prostu, jak odkładasz plecak z markerami. To w tym momencie wyskakuj na spacer. Nie ma nic ważniejszego z dziećmi, z psem, z kimkolwiek i tak dalej, sama, obojętnie jakkolwiek. Idź po prostu na spacer, to ci ma wyregulować trochę hormony, spuścić powietrze od tych wszystkich monitorów, spotkań, stresów i tak dalej. To spowoduje, że trochę się wyreguluje poziom kortyzolu. Wrócisz, wtedy zjesz, zaczniemy rutynę wieczorną, nie? A ona mówi: A basen może być? A ja mówię, no w sobie może, a co? Bo mam w domu. <laughs> I posłuchaj, mówi do mnie. Że wracając z pracy, bierze z baru mlecznego jakiegoś tam, jeść posiłki dla, dla całej rodziny i zjada resztki po dzieciach, a ma basen w domu. A ja mówię. Tak nie patrzę, mówię. Kurwa, a, a masażystę też masz? No mam. A, ja mówię, a masz może kucharza? Nie. A ja mówię, słuchaj, to zrobimy tak. Zwolnij masażystę, a zatrudnij kurwa kucharza. Ty nie możesz jeść resztek z baru mlecznego. No. Co ty wyobrażasz? Są takie historie, że przedsiębiorcy doprowadzają się do takich skrajności, to generalnie chodzi, żeby to żeby rozgrzeszyć. To są te automaty, to są właśnie to myślenie, które znamy na nas kiedyś zakodowane, że, że są tego typu rzeczy, że laska ma basen w chacie, a zjada resztki po dzieciach. Pasuje ci jaka sytuacja? Ale to wiesz, co to ja też to, to pociągnął? Też mam taką obserwację, że no nie jest tajemnicą, bo czasami o tym mówimy w mediach społecznościowych z Bartkiem, że no ja od pewnego czasu mam panią, która mi gotuje, a przy okazji stała się kimś na kształt takiego powiedzmy menadżera w ogóle całego domu. Totalna zmiana e, stylu życia dzięki temu, bo mam wszystko bardzo mocno ułatwione. Ale czasami szokuje mnie, że no, znamy przedsiębiorców, którzy są w stanie podróżować między miastami śmigłowcem, nie? Tak. I to jest luz. Ale zatrudnienie kierowcy to już jest kurwa fanaberia. Bo co ludzie pomyślą, nie? No ale <laughs> kurczę, no jeżeli masz możliwość za pomocą użycia swojej niewielkiej części zarobków, po to, żeby A komuś dać pracę, B odzyskać sporo swojego czasu, energii i tak dalej, no to hello, jeżeli mogłeś sobie pozwolić na basen w domu, to na kucharza przez najbliższych 5 lat też się pewnie stać. Tak, tym bardziej, że to nie musi być przecież kucharz, który jest każdego dnia, bo to już jest luksus, to może być kucharz, który jest dwa, trzy razy w tygodniu. I tak jak tobie, tak jak też Bartkowi i innym osobom, nie polecam za bardzo kucharzy, którzy są zawodowi, no bo oni mają jakieś tam swoje przyzwyczajenia. A przy okazji też, yy, wiesz, dobry człowiek, ale wybić lubi, nie? <laughs> Więc lubi lubią też wybić i często spotykałem się z tą historią, że ktoś się uparł, że chce mieć zawodowego kucharza w domu, i ja potem z nim gadam. I ja ja też miałem takie wyobrażenie, Słuchaj, przyznaję się. Dzwonię do potem tego mówię słuchaj, on, on najebany jest, nie? On mówi, no zauważyłem, że on tam pcha te ziemniaki do tego obiadu, tak czy siak, nie? Czy ma nie być, czy ten, to i tak robi wszystko po swojemu. Więc y, oczywiście to nie, nie ma to, co generalizować na wszystkich tam generalnie gadach, bo są też którzy są super, super gośćmi, super kucharzami. Ale to wystarczy naprawdę wziąć przysłowiową panią tam Jolę, czy tam inną panią Krysię z szkoły podstawowej numer 4, ona będzie świetnie zadowolona, że ma full, walczymy o wolność, o tak. ma multum wolności. Przyjdzie, ugotuje wszystko z twojego zaplanowanego systemu, stworzonego po prostu... Specjalnie pod ciebie, zrobi to i nie ma tematu, nie? W ogóle masz tam na przykład, robisz to dwa razy w tygodniu, na dwa, trzy dni od razu z tam z góry i potem tylko wyciągasz wiesz w pudełkach szklanych, w pudełkach szklanych tam może, może sobie zamówić i tak dalej. Wyciągasz, spożywasz i dobran masz wszystko załatwione, nie? I nie ma tematu. Ja zresztą od siebie dodam, wykorzystując de facto tipy, które ty mi dawałeś, że ja znalazłem akurat y, panią Kasię przez OLX-a. To jest mhm. raz, dwa. Zachęcam, żeby nie wpadać na zbyt genialny pomysł w postaci tego, żeby zapłacić takiej osobie jak najmniej, bo mhm. to potem będzie miało bardzo duże przełożenie na szereg tak różnych elementów. Jednak trzeba podejść do tego, że no kwestia jedzenia jest tak strategicznym elementem w naszym życiu, że nie licząc snu, to ja nie wiem, co jest ważniejsze. No tak, no bo to robimy każdego dnia. No właśnie, więc jeżeli mamy osobę, która ma o nas w ten sposób dbać, do tego też można z taką osobą się dogadać, żeby ona robiła zakupy, żeby to też zeszło z naszej głowy, no to zachęcam, żeby po prostu nie oszczędzać, bo jednak taka osoba będzie miała ogromny wpływ na to, że jednak jak, w jakiś sposób się czujemy, plus jeżeli ta osoba się będzie czuła doceniona, no to z automatu będzie wkładała zupełnie inną intencję w przygotowywanie tego jedzenia, aniżeli kiedy będzie to robiła po prostu za karę, nie? Ale to tak tylko ode mnie. Tak, mamy już trochę czasu za sobą, w związku z tym przejdziemy do jakichś może protipów jeszcze Proszę. dla e, przedsiębiorców. To tak, pierwsza sprawa to jest historia Wojtka. Wojtek będzie oglądał, pozdrawiamy. pozdrawiamy. E, mm, Wojtek się uparł na to, że to będzie catering. Catering jest plastiku. kataring, jak już tłumaczyłem na poprzednich odcinkach, to jest trochę problemów hala, kredyty, leasingi, wszystkiego różnego rodzaju rzeczy. W związku z tym trzeba też zatrudnić ludzi, pakowni, jakie są wypłaty, to przychodzą najebani i te wszystkie różne historie, nie? I na końcu tego wszystkiego, tego całego lejka, na przykład dzień kosztuje w cateringu nie, 110 zł, to jest potem produkt. I to jest przerabianie z piętek, z tam innych różnych rzeczy i po prostu ten produkt nie jest zbyt jakościowy. Przy nie, nie jesteś jest, fanem. Nie jestem fanem. No, wiemy, ile kosztuje zrobienie torby. Wiem, ile kosztuje kwestia, żeby to było w pojemnikach. Ile kosztuje folia na to wszystko, nie? Więc jak patrzę sobie na to, to tak jak zawsze się pytałem u siebie, nie? Jakie przyjechały jajka? Najtańsze w mieście. Ja mówię, kurwa, to mierzymy z zadania na najtańsze w mieście? To się nie mieści w Excelu. No więc po prostu zwróciłbym, pomyślałbym o tym, mhm. nie tylko jako w ten sposób produkt, ale pomyślałbym o tym jakby jakoś globalnie, że no to się nie może zgadzać, nie? Że jak ja ci dam 10 zł, no to ty prawdopodobnie nie, nie zrobisz sobie 45 posiłków w ciągu dnia, nie? Na te 10 zł. Będzie ciężkie mhm. No więc to jest jedna kwestia, jeżeli chodzi o te cateringi. I Wojtek się uparł właśnie wtedy na e, catering. Trochę tam szło, ale wiesz, po prostu jak krew z nosa, nie? No ciężko było, jakby Wojtuś. Trzeba wziąć jakąś jadzie. Jadzia przyjdzie, zrobi, i ruszymy do przodu, nie? Wojtek wziął jadzie, jadzia przychodziła tam chyba dwa razy w tygodniu, dokładnie nie pamiętam, że się pomyliłem Wojtek do Sory. Wojtek od razu ruszył, cyk, 12 na liczniku, przy okazji, poczucie, tak jak ci opowiadał zresztą. 12 w dół. Tak, w dół. E, większy spokój lepsze funkcjonowanie, więcej rzeczy mógł wymyślić, po prostu pojawia się większa przestrzeń i kreatywność. Więc też głęboko zachęcam do tego, żeby robić zakupy online, bo będziecie mieli kolejne dziesiątki czy setki pytań o to, to gdzie robisz zakupy. Obojętnie, gdzie nie mieszkacie, czy to jest Tarnów, Kraków, Gdańsk, czy inny wrocław, to po prostu wpiszcie sobie, warzywniak online. Oni prawdopodobnie walczą o to, żeby docenić ich usługę, że oni skądś to wożą, z jakiejś giełdy, rynku, czy tam skądś i tak dalej, a nie żebyście po prostu nie zamawiali tego, co jest w markecie. Oni wam to prawdopodobnie dowiozą i to prawdopodobnie nie za jakieś wysokie, nie wiadomo jakie kwoty, nie będzie z tym żadnej awarii, a macie to po prostu z głowy, macie to kompletnie wydelegowane, tyle was przychodzi jutro za 3-4-5 godzin i to nie jest coś, po co trzeba lecieć i po prostu o tym myśleć. W ogóle, nie? Tylko ja, wiesz, w ja, minutę. Ja, ja, ja będę nieustannie polecał, że wspomniana przez ciebie e, pani Jadzia może takie zakupy też na przykład robić samodzielnie, tak. że jej się pokaże, skąd ona na przykład ma kupować, nie? Tak. Kolejny aspekt to jest tego, żeby właśnie nie ugrzęznąć w samej pracy operacyjnej, czyli teraz wiesz gotowanie tam, jakiś wiesz, kosmos, coś tam i tak dalej, to skupienie się w ogóle na strukturze, nie że, że mamy strukturę, co z czym łączymy, jak łączymy, nie? czy to, czy my łączymy białko z tłuszczami, czy białko z węglowodanami, ile tego białka, gdzie dla mnie będzie dobrze w ciągu dnia, bo może mam trening rano, no to w związku z tym właśnie gdzieś tam wspomniana na przykład, kiedy mówiliśmy o owsiance, no to może akurat jakieś tam płatki owsiane, jogurt, tam kozie, owcze i tak dalej plus jakieś tam yy, nasiona, czy pestki, dyni, plus jakieś owoce typu yy, banan, czy jakieś tam inne borówki, Wymagające pamięć, no to to być dobre całkiem, nie? Jeżeli jednak tego treningu nie masz, są rano, są stresy, biegniesz od razu do wiesz, do pracy i zastanawiasz się nad tym, że dobra, co teraz ja będę jadł i w ogóle co tam się będzie działo, już jestem taki zmęczony, no to musi być inaczej poukładane, nie? To są, to są różnice, trzeba to rozróżnić na, na przedsiębiorcę, na jakieś normalne funkcjonowanie i wstawanie i tam o jakiejś pewnej godzinie i też oczywiście na sportowców. To zawsze kwestie indywidualne, które przy okazji wynikają z badań, natomiast białko utrzymuje cukier na stabilnym poziomie, więc wspomaga to, żeby po prostu energetyka była stabilna, przez resztę dnia tak samo jak zimny prysznic dlatego to jest tak istotne do tego żeby to dowozić więc mamy gotowanie mamy zakupy online skupienie się na zaleceniu i po prostu kreowanie nawyków żebyśmy się skupili bardziej strategicznie na tym co trzeba dowozić z chodzeniem spać z rutyną ranną wieczorną z zimnym prysznicem oddychaniem przeponowym nie będzie się lepiej myślało przy okazji, no i oczywiście o tym, że jak te posiłki mają być złożone, czyli czy ma być białko, czy nie, więc jakbyśmy mieli coś powiedzieć o diecie, w jakichś tipach, kto miałby sobie każdy coś wdrożyć, no to mamy białko dwa, trzy razy w ciągu dnia, czyli na przykład posiłek pierwszy, jakoś by było trzeba generować poziom tryptofanu, to mamy jajeczka, na przykład na jęko, albo tam jakieś inne, wiesz, po benedyktyńsku, czy coś tam, jest taka fajna historia, gadam z gościem i on mówi do mnie, no, że tu mamy jajka po benedyktyńsku, to coś tam, i wiesz, słyszę, że same jakieś hotelowe nazwy, no i ja się pytam, mówię, to, jak to jak do tego chodzi? Jak, jak to jest, nie? A, mamy obsługę w domu, kelnerów i ten, i kucharza, nie? A on mówi, ja mówię, to, 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 to on jest w stanie to wszystko robić, że nagle się pozbędzie, wiesz, ty takie rzeczy, jak nie wiem, pieczywo, coś tam i tak dalej. On mówi, no jak nie, tego wymienimy, nie? <laughs> to jest właściwie podejście, nie? Tak, no bo po prostu chodzi o to, że to jest, podchodzi do tego w ten sposób, że ja, a potem jest planeta. Więc to jest te myślenie bogate. Nie? Że po prostu na tym nie oszczędza i nie może boli. My musimy przedłużyć swoje życie, bo nie po to się zabijamy, teraz 24 godziny na dobę, bierzemy wielką odpowiedzialność za to, żeby za 5-10 lat dostać zawału, nie? To jest pewna historia, akurat całkiem dobra. Widziałem po pewnym członku rodziny, że ma różne objawy. No i lekko podsycałem, no bo wiadomo, w rodzinie to nigdy jest autorytetem. Podsycałem, wysłuchaj, za dobrze to nie wygląda, mówię, zrób badania. Nie, on nie ma czasu. Nie ma, wiesz, siebie to zawsze jak się, jak śmiecia, na sam koniec, Aha. a najpierw wszystkie inne elementy. Ja mówię, posłuchaj, to nie ma żartów, ja mówię, ty, ty nie jesteś jakiś tam stary, ale zrób badania. Nie ma czasu. No tak kurwa nie miał czasu, że to zawału. Ale zrobiłeś, co mogłeś, nie? Tak, no ale tego to jest po prostu głęboka uwaga, mm, z kwestiami badań, no po prostu trzeba robić badania, tak? to, no, to nie są jaja. I też kwestionować status quo, żeby nie podchodzić do tego w ten sposób, że ty, dobra, w normie to jest dobrze, bo to tak jak było u ciebie? Tak. Z tą historią? Nie no tak spojrzałeś już. ty? No w normie. Tam... Autentyk, historia, jak pokazałem y, moje wyniki krwi pewnemu lekarzowi, no to usłyszałem, że de facto kolejne badania mogę zrobić za kilka lat, bo jest spoko. No a potem pokazałem to Sylwestrowi. I rzeczywistość okazała się troszeczkę zgoła inna, i oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale Sylwester miał interes w tym, żeby ci powiedzieć, że jest turbo lipa i że w ogóle trzeba wszystko naprawiać. I ok, natomiast no, ja sprawdziłem hipotezy, które wy postawiliście wobec mojego stanu zdrowia, zmieniając pewne rzeczy, no i widzę po prostu namacalne rezultaty. Więc teraz nie wyobrażam sobie, żeby robić badania rzadziej niż, nie wiem, co pół roku nawet, albo już, mm. jeszcze częściej, jeżeli będziecie mi kazać, po prostu względem tego, jak postępuje po prostu proces leczenia. Po to jedna kwestia. Proszę. My jesteśmy dosyć niedostępni. Do nas dotrzeć i wejść do nas i tak dalej, to jest pewnego rodzaju zadanie, tak? To, 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 to nie jest tak, że my teraz przyjmujemy wszystkich, nie wiadomo tam jak leci tak? i tak dalej, tak? My generalnie chcemy pracować z ludźmi, którzy są świadomi, którzy chcą tego robić, tego typu rzeczy i chcą po prostu więcej, tak? Od siebie, od swojego życia, od swojego funkcjonowania chcą się czuć przede wszystkim lepiej, tak? Jeżeli chodzi o wagę, no to, to może sobie jakoś tam dietę, wiesz, z internetu tam ściągnąć i, i też może tam się uda tam parę kilo generalnie zrzucić, nie? Jeżeli chodzi o jakieś tam dwa kilo. My się generalnie skupimy na, na trudnych przypadkach i na tym, żeby mieć to na uwadze żeby kreować coś, nie? Jeżeli będziemy mieli poczucie robienia ważnych rzeczy, to wszyscy będziemy chcieli to robić. Jeżeli będziemy mieli poczucie robienia nieważnych rzeczy, to po prostu nie będziemy chcieli ich realizować. Dobra, więc mamy dietę bogatą w białko, która jest 2 trzy razy dziennie, na przykład jest to śniadanie, potem jeszcze jest obiad i jakaś najmniejsza ilość typu do 100 gram około jest w kolacji, żeby nie zaburzać w jakiś sposób trawienia. Warto, żeby były w ciągu dnia na przykład raz jakieś zielone warzywka. Ja to akurat robię rukole, tak, ale no to pewnie jakby miał się na czymś skupić, to bym powiedział, że gdzieś tam kalafior, brokuł, to fajnie by było, jakby się gdzieś tam pojawił. To jest jedna sprawa, oczywiście jest jakiś tam zielony ogórek. Kolejna, no to jeżeli byśmy chcieli korzystać z owoców, to takich, które są na przykład jakieś jagodowe, czyli same gody, borówki, jeżyny, maliny, czy choćby porzeczki, nie? No, i jeżeli są jakieś problemy skórne, no to już to się przewinęło, więc powtórzę trzeci raz. Kwestie te typowo antyhistaminowe to dzisiaj jest bardzo grany temat i jest tego całkiem sporo, w związku z tym też zachęcam do badania choćby enzymu DAO. Trzeba będzie na niego poczekać jakieś tam 20-25 dni prawdopodobnie, ale warto. No i żeby po prostu dieta była nisko przetworzona, tylko wywalamy plastik, maksymalnie na tyle się da. Być może nie uda się zrobić wszystkiego od razu. Ale to jest jeden z ważniejszych elementów. No i po prostu indywidualizm, żeby po prostu robić, szkic na miarę, a nie, żeby tam po prostu było to na pałę. To jest zbyt prawdopodobnie ważne narzędzie w naszym życiu, żeby tak po prostu to olać. Oczywiście warzywa, owoce możemy trzymać w zamrażalniku, więc to, to też nie jest też tak, że to teraz codziennie trzeba biegać na jarmarki, żeby go tam ich szukać i kupować. To jest ta sprawa. No i możemy zacząć od jakiegoś jednego nawyku. Tym nawykiem na przykład może być jakieś bieganie. Te bieganie to może być 5, 10, 12 minut tyle, ile zdołamy na początek, bo po prostu, jak pokazują badania, jeżeli zaczniemy wyrażać coś takiego, typu jakieś bieganie, to nie będziemy chcieli zmarnować efektów tego ruchu mm. biegania czy jakiejś aktywności fizycznej, w związku z tym ona. Ciągnie kolejne elementy po prostu jak domino ku temu, żebyśmy robili też inne elementy, nie? więc warto po prostu ze sobie je wgrać w życie, tylko na to trzeba znaleźć też proces. Ten proces, na przykład to jest: masz luźniejszy czwartek, piątek czy sobotę? OK, masz dwa, trzy razy w ciągu tygodnia do tego, żeby się zmusić do biegania. Na pewno już będzie się pojawił przed samym wyjściem, czyli twój wewnętrzny głos, który będzie Ci po prostu mówił, że a jest zimno, a pada, a się dzieje coś innego itd. i tak dalej, to po prostu trzeba tego pokonywać, bo to jest ciąga gonitwa, gdzie głowa nas oszukuje, no bo pewne rzeczy mamy już wygrane. No i cóż, jeszcze ostatni element to jest kwestia snu. Jeżeli chcemy zadbać o nasz hormon snu, czyli zadbać o to, co się będzie działo, jakie będą hormony i co w ogóle nasze efekty, irytacja, drażliwość, nieuzasadnione zmiany nastroju, ta senność, zmęczenie, energia w tym kontekście, no to my powinniśmy chodzić spać o jakiejś dobrej godzinie. Więc znowu inspirowanie się innymi, to co robiłem przy okazji na prezentacjach, Jeff Bezos chodzi spać o 21.30. Kurwa, po prostu da się. Staje po prostu sam w siebie, wyspany, pełen energii, dużo wcześniej i zaczyna funkcjonowanie wcześniej. Jest nawet taka książka, co robią ludzie sukcesu przed śniadaniem. Tak mi się wydaje, że dokładnie jest taki tytuł, ale jak pewnie go wpiszemy w Google, to, mm -hmm. to go znajdziemy. Dlaczego wczesna pora kładzenia się spać jest istotna z Twojej perspektywy? Czy ludzie, którzy mają wyobrażenie, że, jak okej, okay, dobra, wiem, że mam spać długo, więc jak pójdę spać o północy albo o pierwszej, będę sobie spał do dziewiątej, to przecież też będzie zajebiście. Będzie zajebiście, czy nie? No nie, nasz cykl dobowy w ogóle jest taki, w którym my gasimy nasze hormony w pewien sposób. Czy w ogóle chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby nie mieć energii wieczornej? Ja rozumiem, że się pojawia przestrzeń wieczorna, no bo tak jak. I inni przedsiębiorcy mnie też to spotykało, gdzie widziałem, że na przykład wieczorem ja mam wiele pomysłów, ale je trzeba chować jak najszybciej do kieszeni, żeby kłaść się spać i po prostu wstawać o tej godzinie wcześniejszej, bo tam będzie jeszcze więcej i będzie lepiej się jeszcze pod tym kątem myślało. Więc. Raz to jest kwestia tej melatoniny, czy tego hormonu snu i jak my po prostu zaczniemy przekraczać godzinę 22, to my zaczniemy ją zaburzać. Jak my zaczniemy ją zaburzać, to dojdzie do kwestii bezsenności, problemów z zasypianiem, natłoku myśli, krążących myśli wieczorem, a także też tego, że będzie ciężko potem to odwrócić. Nagle się pojawi kwestia suplementacji, całej diety, to wszystko zacznie być po prostu dla nas potrzebne. Wybudzenia też przy okazji w nocy, nie? tak zwane ja się budzę na siusiu, nie? No, nie, no, kurwa, no nie na świecie, tylko to, są już, to jest budzenie już typowo stresowe, kortyzolowe, związane z korą nadnerczy. Z tego tytułu, między innymi, budzisz się w nocy i tak nie powinno być. Ja właśnie ja się przestałem budzić, dopiero teraz to się już, miłem, okay? kurde. Więc to, co jesz, napędza jeszcze bardziej stres. Hmm. Teraz, jeżeli napędza ten stres, to w związku z tym dochodzi do tych sytuacji, że są te pobudki, na przykład w nocy, czy wstajemy właśnie mega zmęczeni. Więc jeżeli będziemy chodzili spać po tej godzinie, 22, a wcześniej coś oglądamy, czy jakieś, nie wiem, tam. No filmy, seriale tam, wiesz, telefony i tak dalej. Social media to chyba najgorzej, bo to najbardziej zaburzają kwestie serotoninowe, czyli te kwestie nastroju, nastawienia. Do następnego dnia, no, wstajesz wykończony, po prostu zmęczony. Więc ten dzień już jest zaburzony. No i teraz to się rozciąga na miesiące i lata. że to po prostu masz energii coraz mniej, robisz się wrakiem w końcu człowieka, nie? A jak ty chcesz dowozić w twoim przedsiębiorstwie? Jak ty chcesz dowodzić w swojej firmie? Jak ty cały czas się wykańczasz? Po prostu sabotujesz swoje działanie, sabotujesz swoją firmę, swoje funkcjonowanie. Dobra, więc jak mamy tę kwestie melatoniny, to jest ważne, że jeżeli my zaczniemy przekraczać godzinę 22, to my zaczniemy ją po prostu zaburzać od tej pory. I ona będzie skutkować tym, jakie będą hormony na dzień następny. Dlatego to jest tak istotne. Dlatego to jest tak istotne. Nie ma czegoś takiego, że pierwsza, to pośpię do dziewiątej, nie? To, to, to jest bzdury. Zbliżając się do końca tego odcinka, chcielibyśmy was poinformować, że razem z Sylwestrem pracujemy właśnie nad. Kursem, który będzie pokazywał od kuchni, w jaki sposób ludzie, którzy budują biznesy, duże biznesy, jak prowadzą nowoczesny styl życia, po to, żebyśmy wspólnie z Sylwestrem, wykorzystując nasze zasięgi i pewną wiarygodność, którą budzimy wśród niektórych z Was, żebyśmy dalej nieśli ten taki kaganek oświaty, że naprawdę można prowadzić i zdrowe biznesy przy zdrowym stylu życia. Opowiemy trochę o Porażkach o codzienności, i będziemy mieli też różnych gości, gwiazdy wręcz tak naprawdę w, naszych, w naszym kursie, i opowiemy o tym, jaka jest rutyna, jak to wygląda w trudnych chwilach, jakie są porażki, jak komuś chcieli przejąć biznes, co się wtedy działo, jak w związku z tym dowozić, i jak do tego też podchodzić, żeby nie polecieć po prostu w pączki i innego różnego rodzaju rzeczy, i jak ci przedsiębiorcy sobie też na co dzień radzą, bo to jest jakby tak de facto najciekawsze z tego wszystkiego. Jak to dochodzi, do tego, że oni ten mental utrzymują na po prostu wysokim poziomie i działają dalej, nie poddają się mimo trudnych chwil. To jest to, co my chcemy dowieść w całym tym naszym kursie. Dlatego uważam, że to jest ogromna wartość. Ludzie Słyska. bardzo byli ciekawi, jakby całej tajemnicy, jak działamy, co robimy, jaka jest ta codzienność, rutyna, dieta, co robimy. W związku z tym tam na pewno uchylimy tego rąbka, uchylą też inni ludzie, inni przedsiębiorcy. I myślę, że to jest cała wartość tego wszystkiego. Te trudne chwile, jak to robić? Więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak od kuchni wygląda styl życia osób, które bardzo często możecie spotkać albo na różnych kanałach na YouTube, albo w czołowych czasopismach biznesowych w Polsce, to serdecznie zapraszamy do kliknięcia w link i skorzystania z tego kursu, który obecnie jest w najlepszej możliwej cenie. A my tymczasem żegnamy się z Wami, dziękujemy za Wasz czas i szykujemy się z Sylwestrem już do kolejnych odcinków serii eksperckiej. Do zobaczenia, cześć.